jestem wdzięczny mojemu Panu, że mogę się podzielić świadectwem. Oczywiście to takie świeże świadectwo. To się wydarzyło tamtą niedzielę, oczywiście po południu. Poszłem na spacer, często lubię chodzić na spacer. Spotkałem się z takim człowiekiem, którego już bardzo przez dłuższy czas, no, spotkaliśmy się, ale nie było tej możliwości powiedzieć mu o Bogu. Ale Pan Jezus, modliłem się, żeby dał taką możliwość. I to ten gościu mieszka tutaj niedaleko tego tu osiedla. I on jest katolikiem. Powiedział, że chodzi do kościoła, ale nie bardzo mu się tam podoba. To nie w tym rzecz. I zacząłem mu mówić o Jezusie, o zbawieniu. I on po prostu nie mógł sobie tego zrozumieć, jak to może być. Ja mówię, Jezus Chrystus jest pośrednikiem i tylko przez Niego. Nie ma żadnych poza Jezusem Chrystusem. Nie ma nikogo, przez kogo moglibyśmy dojść do Ojca, być zbawieni. I on, bardzo zdziwiony tym, powiedział, jeszcze nigdy nie spotkał takiego człowieka, z którym, że taką wiarę ma. Ja mówię, zawsze musimy być gotowi, bo nie wiemy, kiedy Bóg odwoła nas, a kiedy przyjdzie po swój Kościół. I to jego mocno podbudowało. Bardzo był zadowolony i cieszył się. Powiedziałem mu, że mamy spotkania, oczywiście na Orkana, wie gdzie, nawet pastora, że tak powiem, też zna, bo on tam często jeździ do lasu na spacer i z tymi hikami chodzi, nie? Taki średni wieku człowiek. Ja chciałbym przeczytać psalmu. Rzadko się czyta ten psalm setny. I tutaj wykrzykuj Panu cała ziemia. Wczoraj czytałem kartkę z kalendarza i tutaj właśnie w tej kartce taką zachętę dostałem. Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. To jest piękne, kiedy możemy służyć Panu. To jest tutaj, powiedziałem, cała ziemia. Cała ziemia. Może to innych tłumaczeniach. I służcie Panu z radością. To chodzi o to, że w tej kartce jest powiedziane, że żeby nie być zasmuconym, żeby nie być jakiś niechętny, ale z chęcią, z radością. Bóg tego chce od każdego swego dziecka. Myślę, że to jest taka wielka radość, kiedy dzieci cieszą się ze swoich rodziców, kiedy ich umieją rozmawiać ze swoimi rodzicami. To tak jak wierzące dziecko, to znaczy ja i każdy, kto zaufał Panu Jezusowi, może dziękować i radować się, bo naszym Ojcem w niebie jest Jezus Chrystus. I właśnie jeszcze chwilę tylko wrócę na dwa słowa, że ten gościu powiedział, że on nie wiedział, że jest taka możliwość bezpośrednio rozmawiać z Bogiem. A ja mówię, tak, jest, Duch Święty działa i naprawdę dziękowałem Panu Bogu, bo to nie ode mnie, ale modliłem się i mówiłem, Panie, jak będę gdzieś na spacerze, żebym się z nim spotkał, mógł się podzielić. No i tak się wydarzyło, ale to takie było błyskawiczne. Ja nie wiem, jak to wszystko się ułożyło. I tyle razy się z nim widziałem, witałem się zawsze i nie było możliwości. A nagle tak Pan Jezus pokierował jego myślami, jego sercem, że on zapragnął słuchać Słowa Bożego. I tyle bym chciał się podzielić. Dziękuję.